Dwaj radni, Jacek Roszkowski z klubu PiS oraz Zbigniew Demezer z klubu Łączą Nas Suwałki, złożyli do prezydenta miasta interpelację dotyczącą zatrudnienia w ratuszu osoby, która zajmie się tematem zdrowia mieszkańców miasta. Miasto prowadzi w ramach swoich obowiązków szereg działań rzutujących na stan zdrowia publicznego. Są to akcje szczepień, na przykład przeciwko grypie czy HPV. Rokrocznie samorząd wspiera lokalne szpitale. Wojewódzki, psychiatryczny, ale też stację pogotowia, wyliczają radni. Ich zdaniem należy pozyskać do pracy w magistracie osobę, która stanie się swoistym opiekunem zdrowotnym mieszkańców. Na tę interpelację dość szybko odpowiedział prezydent Renkiewicz. Jego zdaniem faktycznie istnieje taka potrzeba. Już dwukrotnie ogłaszano konkursy na takie stanowisko, informuje. W pierwszej procedurze konkursowej nie było ani jednego chętnego. W drugiej zgłosiła się osoba, która nie miała żadnego doświadczenia w wykonywaniu działań ukierunkowanych na programy ochrony zdrowia. Czytamy w odpowiedzi. W obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz przy możliwości wystąpienia negatywnych skutków w postaci pogorszenia dostępu do usług medycznych czy pogarszających się statystyk stanu zdrowia mieszkańców, celowe jest ponowienie naboru, uważa Czesław Renkiewicz i zapowiada kolejny konkurs.